No cześć, z tej strony Studio Tymbark i dzisiaj będzie ekstremalnie, prawie jak na zawodach MMA youtuberów, ponieważ też będziemy rywalizować, ale zanim to zrobię, na początku przedstawimy wszystkich uczestników. Zaczynamy tutaj od kobiet. Kamila, czyli Lurem, witam, witam. Ulubione Martina. Słowo po angielsku jakie? Apple? Co? Dobrze. A ty Kremol? YouTube. YouTube, okej. Okay. I moi drodzy, to jest Kremol, ja jestem Jasiek i dzisiaj pokażemy wam, to się zmoczy. Nie chcę użyć innego słowa. Dobra, a co w ogóle będziemy robić? No, będziemy wpadać do tego zbiornika z wodą. Okej, okay. Tutaj widzę, że woda jest całkiem ciepła. Ale zanim wpadniemy, będziemy celować piłeczkami w tymbarki i osoba, która najmniej trafi, będzie mi najmniej punktów, będzie siadać tutaj. No, ale o tym, czy wpadnie, na pewno będziemy decydować trafiając tamten celownik. Tak, dobrze. Ustalamy teraz tak poza nagraniem, że staramy się nie trafić w ten celownik, żeby nikt nie wpadł. No jak ty tam będziesz siedział, to celujemy. Skupaniutko. Dobra, tak szybko jeszcze wytłumaczę zasady. Mamy trzy piłki, czyli mamy trzy rzuty i będą trzy serie po trzy rzuty. Gotowa, Pysia? Gotowa. To jazda. Dawaj. I... Wow, pierwszy rzut i trafiony. No to nam dała dosyć... podwyższyła stawkę. Nie mamy szans. Dobra, jest. Dobra. O, za wysoko, masz duże ambicje, ale musisz je lekko okiełznać. O, a teraz za nisko. Za nisko. I teraz by pośrodku i ten rzut. No to dobrze, masz zero punktów. Jest bardzo dobrze, to mi się bije, ja też ci przybiję piątkę. Tak, rzucajcie, to mi się podoba. I jaki skupiony, proszę, bardzo jak snajper. O, jest jeden punkt, dobra. Lecimy dalej. Jest dwie na raz, matko boskie, patrzcie na to! Dwa punkty i to na początek. Nie, to nie jest zmontowane, ale... I uwaga. Dobra, nie. Muszę rzucić tak jak w amerykańskich serialach, bo to boski to się udaje. Kurde, ja. Proszę bardzo, Pysia, ale czekaj, zanim rzucisz, to się tutaj napijmy. O, piszę, rozkoszujmy. W ciebie, nie? Jakie smaki chcecie? Mam tak. Ja już się poczęstowałam, jako arbuz, także się śmiało częstujcie. I jakie macie kapselki? Wierzę w ciebie. O, dzięki za wszystko. I, o, Martyna, jak poleciała, proszę bardzo. Trafiła od razu pierwszą piłkę, teraz... Dobrze, czyli masz dwa punkty. Tak. Jesteś na czele pelietonu razem ze mną. Jak ja? Góry nie oczy. O. Ty, byłoby źle. Ty prawie dobrze. Spróbuj jeszcze raz z zamkniętymi oczami. Kurde, blisko, dawaj jeszcze raz. Może spróbuj z otwartymi. Teraz się uda. Kurde. A ile miałeś na początku punktów? Zero. No to teraz masz dwa razy zero. Yeah. Wow, Kremol jak leci. Ty, Kremol, ty się nie rozpędzaj, bo już masz dwa punkty, czyli tyle, ile ja. Yeah. Czyli jest remis. Dobra, zobaczmy, ile teraz punktów uda mi się zdobyć. Mam dwa. Nie trafię. No, wy, skupanie. Nie traf, Kuś. Kurde, nie trafiłem, rzeczywiście, przewidzieliście to. Nie traf. Kurde, myślałem, że może uda się. Nie traf. Kurde, nie! Najgorzej na świecie! Podziało, pęteczka. Mam nadzieję, że nie włączyliście rec. Zostałam włączyliście... sam, ręką. I cyk. O, ona próbuje trzy na raz. O nie. O, ale prawie rykoszetem by dostały butelki i... No nie. Niestety, dwa, zostajesz przy dwóch punktach. O, ale dobrze było. O, ale nie tą, wyżej. Wow, mało brakowało. Ruszyły się, nie? To nie. Możemy się ci uznać, bo popatrz, tutaj lekko spadło, masz 0,01 punkta za to. Czyli mam sobie nie pójść do basenu, dobra. Dawaj. Wychodzisz poza linię. No i proszę, do oczus, panie operatorze. Przecież to jest pół buta, to jak pół punkta, minus pół punkta. Tak, zróbmy. Dawaj, Kremol, rzucaj. To już masz półtorej. Jeszcze jeden, proszę, Kuś. O nie, Kremol ma półtorej punkta. Ale ty nie. Kurde, za nisko. Nie wierzę. Nie róbmy tak, że Kremol ma ujemnego punkta. Tak sobie pomyślałem, honorowo będzie, jak zrobimy dogrywkę. I wtedy sportowo ustalimy, kto będzie drugim śmiałkiem, który wpadnie do lagunowej pięknej wody. Prawie. Dobrze! Już myślałem, że ona się tylko obróci i mnie oleje. Jak każda dziewczyna w Polsce. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Ale jest... Kurde! Dobrze, poprzednio wystawa o połowę, teraz... Jest blisko! I proszę, ty się nie. Jest dobrze, Kremol, jesteś a
aspirującym człowiekiem do wpadnięcia do wody. Mam brawo. Szansę? Patrz, patrz, patrz. O, o skupienie. I uwaga, ostatni rzut. No niestety. Uwaga, rozpoczynamy rundę nagłej śmierci. Teraz każdy będzie rzucał pojedynczo i ten, kto trafi, ten lepszy. Tylko spokojnie, niech was nazwa nie przeraża. Chociaż o, nie. To, o, dawaj teraz Pysia. O, kremol. Mówiłem, mówiłem, nagrzana, moi drodzy. Ale ja też mam jeszcze jeden strzał. No i mamy wyniki, zatem wiecie, czy trafiają do wody. Się. Ku pewnie ucieszy męskiej widowni. No i dobra, tak smakuje zwycięstwo, nic na siłę. Jacek, sypnijmy. Będę ładnie pachnieć przynajmniej. Moi drodzy, zawodniczka już na belce, zatem uwaga. Niebezpiecznie się zrobiło. O, drugi, trafiłem prawie w bajkę, ale trzeba mocniej. Aaa! Dawaj, rzucaj, ja ci zaraz przyniosę trzecią. Ajdź. Ale blisko. Pysia, czy oszczędzisz swoją rywalkę? Pamiętaj, że ona będzie bezwzględna. Pysia. O, piłka trafiła do wody. Cyk, ale blisko. O kurde. Ja się bardziej stresuję, chyba niż ona. Yes! To znaczy nie, szybko ratujmy ją. Dawaj, 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 dawaj. Bierz krewol, ręczniczek. Jak woda? Ciepła, zimna? Pokaż. Tak, tak ciepła, tak zimna. O kurde. No i mamy Pysię na platformie. Jest spoko? Pokaż do tej kamery. Tutaj okejkę. Albo tutaj do tej kamery. O, nie jest spoko, ale spokojnie. Pysia nam obiecała, że zanurkuje całą głową, jeśli trafimy oczywiście. Mamy 3 serie po 3 rzuty. Także Pysia, trzymaj za nas kciuki. Zacznę. Nie traf. Zobacz. Pudło. Ej, to jest bardziej stresujące stać tutaj niż tam. O, nie trafione. O! O! I teraz... Jak blisko! O. I patrzcie teraz, jest... kremol! Jak blisko! I... O. Czy ja spadam? Nie! Nie. Weź spadasz głęboki teraz. Wdech i 3, 4... Nie wpadam! Znowu ja, czemu ja? Dobra, dawaj ręczniki, szybko, ręczniki, ręczniki. Też się trochę tu obiadam. Ja trochę proszę, zapomniałem, że to by proszę iść tu. Ała! Super wam poszło. Mamy dla was nagrodę w postaci takiej butelki. Tak naprawdę, moim zdaniem, to wygrały odcinek i w ogóle jesteście naszymi bohaterami, że mnie i kremola uratowałyście przed tym, żebyśmy się tutaj załączyli. Bo my jesteśmy słodziaki z cukru i moglibyśmy się po prostu rozpuścić. Szkoda, że my nie mogliśmy spróbować, nie? Kremol. No, może nie nam zazdrościcie, no. Tak, trochę tak. No dawaliśmy wam fory. Ja za drugim razem nic nie trafiłem. Myślę sobie, no dam fory, może mi się uda wskoczyć. No ale no, nie dałyście mi wyboru. Starałam się, widziałam to, naprawdę. Nie wiem, czy widzieliście, ale tutaj pływa nasz przyjaciel. Przecież subskrybuj. Lekko wgnieciony, bo pewnie ktoś na niego nadepnął. O, aż się uśmiechnął. Proszę bardzo. Dobrze. Wy też, kochani widzowie, klikajcie w przycisk subskrybuj, zamieniajcie go z czerwonego na szary. A ja wam serdecznie dziękuję za to, że tutaj ze mną byliście. Dziękujemy. Dziękuję wam ślicznie. My widzimy się za tydzień w piątek o 17:00. Ja już za wami tęsknię. Ucałujcie koniecznie całą rodzinkę. No i może jeszcze jakieś takie anegdotka, motto, żarcik na sam koniec. Kremol. No a serwiesz, żeby powiedzieć żarcik. No generalnie trudno to opowiedzieć suchar, no bo trochę bardziej mokro było niż sucho, więc ciężko trochę bym powiedział. Tak, to powiedzmy wszyscy razem, tak jak w familiadzie. Na razie. Na razie.